Gość Studia Bałtyk. Prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak na lato to się mówi w dobrych sytuacjach, a teraz w przypadku tego odlotu, nielotu, no to cóż, wpadka, porażka, nie będzie lotniska. A ani wpadka, ani porażka, decyzja Komisji Europejskiej aplikowana do wszystkich krajów unijnych, bo przypomnę, że nie jesteśmy żadną wyspą, a takie rozwiązanie zaproponowano dla praktycznie wszystkich lotnisk regionalnych. To znaczy Unia po okresie, w którym dawała pieniądze, stwierdziła, że więcej finansować tego typu inwestycji nie będzie. I nie patrzy tutaj na to, jaka jest sytuacja lokalna, jaka jest sytuacja subregionu, jakim jest Koszalin, ale bierze pod uwagę to, co działo się w Hiszpanii, to, co stało się w Gdyni, bo tam też trwa badanie bardzo intensywne tej inwestycji. I taką decyzję podjęła. Ale my zrobiliśmy ze swojej strony wszystko, co było można, żeby tą inwestycję wykonać. Były te wymagane od was dokumenty, analizy ekonomiczne, opłacalności. I miasto by brnęło w taką sytuację, że trzeba by było dokładać po kilka, jak twierdzi komisja, po 10 milionów, 12 rocznie do tego interesu. Ale nigdy nie zobaczyłem żadnych wyliczeń tych 10 milionów. My daliśmy swoje obliczenia, natomiast to jest suche stwierdzenie ekspertów komisji, że najprawdopodobniej tak będzie. Ale można było się spodziewać od pewnego dłuższego czasu już, że tak właśnie się stanie, bo i takie były zapowiedzi ówczesnej minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Kiedyś rozmawialiśmy też na naszej antenie w tym dokładnie miejscu o tym, co mówił komisarz Janusz Lewandowski, że miasta mają ambicje, a Komisja Europejska nie będzie popierać takich pomysłów jak ale z drugiej strony jeszcze raz wrócę, zwracam uwagę, że jednocześnie komisja finansowała wydatki na lotniska regionalne nie w wysokości 9 milionów euro, bo tyle tutaj chodziło akurat w tym projekcie, ale w wysokości kilkuset milionów euro. A co z pieniędzmi? Bo część miała być przeznaczona właśnie na wkład między innymi własny. W budżecie miasta na 2013 rok zdaje się miało być zabezpieczonych 1,5 miliona złotych. Dużo więcej w tym roku. Te pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje. To one się na pewno nie zmarnują. Mówimy o tej części miejskiej, nie o tym, co miało dać urząd. O tej części miejskiej, natomiast o części marszałkowskiej rozpoczynamy rozmowy z marszałkiem, żeby te pieniądze przetransferować. Nie zgarnie urząd do siebie i nie rozda w region, nie pójdą te pieniądze? A te pieniądze były przeznaczone dla subregionu. To nie są pieniądze dla Koszalina jako takiego, tylko dla subregionu związane właśnie z lotniskiem, z poprawą komunikacji i w takim duchu będziemy z marszałkiem rozmawiać, żeby jak najwięcej z tych pieniędzy trafiło do Koszalina i w okolice Koszalina. A jakich pan użyje argumentów? A dokładnie takich, jakich używam od wielu lat. Koszalin jest miastem wręcz akademicko wykluczonym komunikacyjnie i każda inwestycja drogowa zmniejsza to wykluczenie. W tej chwili w związku z tą negatywną decyzją komisji pozostaje nam jednak w dalszym ciągu bardzo mocny lobbying i powrót do budowy trasy S6. Do 27 stycznia trwają konsultacje społeczne w sprawie regionalnego programu operacyjnego tych milionów, miliardów euro i złotówek. Pan już cokolwiek zaproponował? Te decyzje już zostały raz złożone, propozycje nasze. I nic się nie zmieniło tego czasu? Zmieniło się, część została uwzględniona, część jeszcze nie, ale jesteśmy w tej chwili na etapie bardzo ogólnym, gdzie wpisuje się największe inwestycje regionalne. Dzisiaj druga część konsultacji, można powiedzieć, kolejne przybliżenie. To jeszcze potrwa kilka miesięcy. My za każdym razem składamy nasze wnioski związane właśnie z Koszalinem i z regionem koszalińskim. Samorząd województwa mówi tak, że chce posłuchać, co mówi teren, uwzględnić te propozycje, tylko jeśli każdy ma te propozycje, potem to trzeba pozbierać i ktoś wygra, ktoś przegra. Zawsze tak jest. W tym rozdaniu też tak było. To są setki milionów, można już powiedzieć w tej chwili, setki milionów złotych, które przypłynęły do Koszalina. Ich by nie było, bez nich nie byłoby wielu inwestycji w mieście. Co pan sądzi, panie prezydencie, bo mówiliśmy wczoraj sporo i dzisiaj także o ostatnim rankingu liceów w skali ogólnokrajowej. Na 500 szkół koszalińskie potrzebowały i to mocno, niestety w dół. Nie zawsze jest tak, że w każdym roku są olimpijczycy, są znakomite wyniki, natomiast analizujemy oczywiście tę sytuację, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze licea, które były
zazwyczaj bardzo wysoko w rankingu, bo to było wręcz stałe miejsce w tym roku. Deep była w drugiej setce, wprawdzie ją otwiera, ale w drugiej setce. I myślę, że ta sytuacja wymaga analiz. Ale pojawiła się także opinia między innymi dyrektora drugiego liceum, że czas najwyższy porozmawiać o oświacie w Koszalinie. Ja myślę, że wyniki szkół zależą też właśnie od pracy dyrektorów. Myślę, że czas porozmawiać z dyrektorami. Odbijanie odpowiedzialności? Nie, myślę, że te warunki, które ma oświata w Koszalinie, są wręcz komfortowe. I teraz warto też zobaczyć na to, co płacąc niemal 1/3 budżetu miasta na edukację, płacąc za zajęcia dodatkowe, za organizując różne programy związane z wyrównywaniem szans w szkołach podstawowych, uzupełniając bazę, co za to dostajemy. Patrząc na to zestawienie, jak wypadliśmy, jak wypadły nasze szkoły, czy pana zdaniem nic się nie stało? O takim żargonie kibicowskim. Myślę, że to nie jest kwestia tego, czy coś się stało, czy nic się nie stało. To jest kwestia analizy, dlaczego tak się stało, i z drugiej strony też analizy tych egzaminów, które są przed nami, najbliższych, bo o te maturalne egzaminy chodzi. Jest pan spokojny o stan oświaty koszalińskiej? Ja jestem generalnie spokojny. Nie zawsze rankingi odzwierciedlają to, co się faktycznie dzieje. Nie zawsze w każdym roczniku mamy kilkudziesięciu olimpijczyków, jak to zazwyczaj bywało. To jest trochę takie usprawiedliwienie, bo po co się startuje w tych rankingach, żeby zająć dobre miejsce? Tu nie ma startowania. To są twarde dane, reguły, które są zbierane z, można powiedzieć, z rynku oświatowego. Natomiast zawsze jest tak, że raz rocznik jest mocniejszy, raz słabszy. Jak idzie sprawa budżetu obywatelskiego? Ludzie zgłaszają się do Rady Społecznej. Daliśmy ogłoszenie, to jest termin do końca miesiąca. Czekamy w tej chwili na zgłoszenia. A są zainteresowani? Na pewno tak, chociażby podczas WOŚP-u, jak rozmawiałem z ludźmi. Ci, którzy już raz wzięli udział, widzą sens swojej pracy w Radzie Budżetu, są zainteresowani. Myślę, że będą się zgłaszać, ale też apeluję do innych, tych, którzy tego doświadczenia nie mają, bo to bardzo ciekawe doświadczenie. Ale doszły być może do pana i takie opinie, zresztą prezentowane także na naszej antenie, że ta część tak zwana społeczna, czyli ci mieszkańcy, którzy sami się zgłosili, było ich sporo, więc potem było losowanie, no trochę narzekali na tę drugą stronę wytypowaną przez pana, że to takie państwowotwórcze trochę. Skoro media są państwowotwórcze, okej. Okay. Media nie są państwowotwórcze, mówimy o Radzie Społecznej Budżetu Obywatelskiego. No, duża część tej grupy to przedstawiciele. Ale w związku z tym, panie prezydencie, czy taki dobór członków rady, rada społeczna chociażby przy panu, czy rada gospodarcza, czy uważa pan, że to jest to, że tak to powinno wyglądać? Przez osoby, to jest ocena, którą pokazują osoby, które zajmują się, można powiedzieć, zawodowo, naukowo budżetem obywatelskim, czy też partycypacyjnym. Uważają to za jedno ze wzorcowych rozwiązań, że jednak miasto się nie wtrąca w tego typu rzeczy. Myślę, że to jest w tej konstrukcji jeden z bardziej demokratycznych sposobów. Tu prezydent nie wyznacza żadnych stowarzyszeń, nie wyznacza żadnych osób bliższych lub dalszych. Połowa tych ludzi została wybrana w sposób absolutnie losowy, więc ja nie wpływam na sam proces oceny tych zadań, które zostaną zgłoszone. Uważam, że akurat tego typu konstrukcja jest bardzo dobra. Była zapowiedź, że nie mniej niż 1,5 miliona i na tym stanęło tak już ostateczność. Myślę, że na dzień dzisiejszy na tym stanęło. Nic więcej nie będzie? Nie dołoży miasto? Dołożyło 50% do tego, co było przeznaczone na ten rok. Pani redaktor uważa, że to jest mało. A mogłoby być więcej? Zawsze mogłoby być więcej. Zawsze jak konstruujemy budżet, potrzeby są wielokrotnie większe niż co w tym budżecie się czasami zajmuje. Jest tak, że wydajemy więcej niż jest w portfelu. A proszę powiedzieć, Karta Dużej Rodziny. Chciałabym jeszcze wrócić do przykładu Karlińskiego, bo tam na przykład są zniżki dla dużych rodzin w opłatach za żłobek, przedszkole. U nas są zapisane w uchwałach. Więc myślę, że nie ma sensu tworzyć masła maślanego i udawać, że dajemy ekstra zniżki
zniżki, skoro one są już zapisane od wielu, wielu lat. Jakie jest zainteresowanie tej drugiej strony, która proponuje różne zniżki? A ponad 20 firm w tej chwili łącznie, natomiast jeśli chodzi o duże rodziny, ta ilość zgłoszeń przekroczyła już setkę. Wybierzmy się jeszcze nad zalew, tutaj niedaleko, pobliski. Kiedy będą tam jakiekolwiek roboty związane z uporządkowaniem tego terenu? Bo to jest, dookoła jest grząsko, woda stoi. Po terenie, po sezonie zimowym, jak sama redaktor pani powiedziała, stoi woda, więc czekamy na wiosnę. Wiosną, i co, wiosną ruszymy robić? I zaczniemy zagospodarowanie tego terenu. A teraz właśnie chociażby z racji tego, że ten teren jest grząski, on jest bardzo świeży po robotach budowlanych. Czekamy na zimę i dobre by było, mimo że wszyscy samorządowcy i o wszystkich samorządowcach mówią, że jak nie ma zimy, to samorządy oszczędzają. Przydałoby się chociażby na tym terenie parę stopni mrozu. Zimy ponoć zapowiadają synoptycy, ponoć dzisiaj ma popruszyć. To sprawdzimy. Pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję bardzo. To osobiście sprawdzimy dzisiaj wieczorem. Prezydent Koszalina Piotr Jedliński był gościem Studia Bałtyk. Dziękuję bardzo. Gość Studia Bałtyk.